witam serdecznie, drogie strzelce, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przynoszą dla Was na ten tydzień, kochani. Co dla strzelcy? Przepraszam, słychać syna, ale niestety mamy tylko dwa pomieszczenia, gdzie internet działa i niestety, a mamy poniedziałek, wczoraj nie mogłam, sprawy życiowe, także tutaj niestety tak to jest. Ojoj, strzelcu, co to się dzieje? U strzelca przeciążenie, u strzelca, powiem tak, strzelec bardzo mocno, myślę, że bardzo mocno u strzelca odbiją się sprawy takie ogólne, nasze ogólne, ogólnożyciowe. Strzelec popadnie w jakiś marazm. Niepotrzebnie strzelcu, bo masz siłę w sobie, nie bój się tej straty, nie bój się tej straty. Strzelce się w jakiś sposób rozstają, tutaj jest też rozstania, to są jakieś rozstania, pożegnania, dużo pożegnań, odejście w świat, wyjazdów, ale w nieznane dla strzelca, tak bym powiedziała, lub na nieznane rejony, ale jednocześnie dociera do strzelców to, że jest jakaś strata, coś się zadziało, coś już nie wróci, bo tutaj jest, coś już nie wróci i tutaj jest tak, ja jeszcze powalczę, ja będę miał siłę, ale później stwierdzacie, nie, jestem po prostu zmęczony, jestem zmęczony, jestem zmęczona i tutaj są wybory między, to tak jakby między dziećmi a pracą, między dziećmi a między dziećmi a czymś nowym, tak, czyli musicie, ale powiem tak, drogie strzelce, przetransformujecie się bardzo ładnie, bo na koniec tygodnia macie, mimo że cały tydzień będziecie myślały, że jesteście w energii straty, tak, czyli tak naprawdę wielkiej porażki, to nieprawda, bo na koniec tygodnia okazuje się, że macie wielką siłę, sprzyja Wam świat, czyli zakończycie pozytywnie pewne emocje, to jeszcze macie dwójeczkę kielichów na koniec i ogrom wiadomości z końcem tygodnia, czyli przeżyjcie ten tydzień, zatrzymajcie tą siłę, bo jesteście w swojej energii, w takiej marsowej, porządnej energii i zatrzymajcie to, bo ja myślę, żeby wiele rzeczy po prostu podepczecie, bo to pójdzie, będziecie szli jak burza, słuchajcie, ale jednocześnie uważajcie, bo żeby nie pokrzywdzić ludzi, którzy są koło Was, tak, czy są to dzieci, bo tu są właściciele, to są właściciele firmy, mi się pokazuje, tu się pokazuje mi praca, ale to jest tak jakby nie, ja sobie po prostu idę, ja muszę coś z tym zrobić, ale jednocześnie jest takie, jest wielkie przeświadczenie o tym, że coś się skończyło, jak to się mówi, to się kończy, a coś innego i boicie się, że nie podołacie, podołacie, dacie radę, macie siłę, tutaj jest ogrom wiadomości, jeszcze nawet bym wręcz powiedziała i dobre emocje idą do Was, dla strzelców, które się rozeszły, i uważają, że już się nie zejdą, to chcę powiedzieć, że się zejdziecie, bo idą wiadomości od ukochanego, od ukochanej, także nie ma tak dobrze, czyli to jeszcze nie był ten czas, żebyście się rozstały, czyli ktoś tu do Was, moi drodzy, zapuka, zawita, zadzwoni, także tak to widzę. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, że bardziej podnoszenie się z totalnego doła, z totalnej deprechy, jakieś podnoszenie, jest ta siła, wywalenie, jeszcze jest ten tydzień taki, że jest to poczucie tej straty energetycznej, ale bym powiedziała, że bardzo ładnie się podnosicie, że dobra, strata to strata, ale wchodzicie w energię świata, energię giermka kielichów i siły, czyli to są przepiękne karty, drogie strzelce, tak to postrzegam. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Buziaczki, hej, pa.